Coinsy na każdą platformę, płatność SMS, PaySafe Card oraz przelewem, a także 7% coinsów więcej z hasłem Lachu. Zapraszam na fifacoins.pl, link w opisie. Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście Fantasy Collection. Przed nami 200 tysięcy coinsów do wydania, także nie będę owijał w bawełnę, po prostu lecimy od razu. Pamiętajcie, że pod spodem macie linki do wszystkich członków ekipy, a my zaczynamy dzisiaj od Kramera z reprezentacji Niemiec i to mi się podoba. Oczywiście tak jak powiedziałem, zachęcam do śledzenia wszystkich, ale jeśli jesteś po raz pierwszy na tym kanale, albo jeśli nie masz jeszcze subskrypcji... O! Shakiri! Ja zawsze jak mówię o subskrypcjach, to teraz coś fajnego leci, także pod spodem kliknijcie subskrybuj, dziękuję bardzo wszystkim, którzy to zrobili. Shakiri, prawy pomocnik! Coś pięknego! No powiem wam, że jak tak dalej będę miał takie szczęście, to jak najbardziej jestem za! Zobaczmy na trzecią paczkę. Śpio, tym razem reprezentacja Niemiec i mamy też Turka, środkowy obrońca. Niska, wysoka pracowitość, jest dobrze. W ogóle widziałem niektórzy tam już informy trafiają i tak dalej, ja też bym chciał trafić takiego informa, ale jakoś... Lewy obrońca i to jest Sandro pewnie, no Sandro z tego co wiem to mi się nie przyda, ale Vitor jak najbardziej, środkowy obrońca z Portugalii. Dzisiaj schodzimy ogólnie do 1 200 000, także... Powoli będziemy zbliżać się do połowy serii. Tutaj mamy Zabaletę, ale mamy też Bundgerta, środkowy obrońca z reprezentacji Niemiec. W ogóle dzisiaj widzę dużo środkowych obrońców. To może jakiś Kompany albo jakiś Courtois. Tak widziałem, chyba Nexon trafił Courtois. Także no, niektórzy mają takiego mega farta. Na razie overallowo najlepsze karty trafili chyba Jacob i Koza, bo on Jacob trafił Ramosa, a Koza trafił Boatenga, tak dobrze mówię, czy się pomyliłem? U mnie to w ogóle wydaje mi się, że szczęście mnie już opuściło na PC-cie i że tutaj nic dobrego nie wypadnie, ale prawy obrońca i czy to będzie Karwa? Tak jest, Karwa Halba, jeszcze przez chwilę, że to będzie Alvaro Arbeloa, mój ulubiony zawodnik, ale jeszcze jest do tego Holtby. Ależ ładnie dzisiaj leci. Ale to jest spoko, powoli, małymi kroczkami możemy naprawdę zbudować fajny zespół. Środkowy pomocnik Bastian Schweinsteiger 66 i nie umiem jego nazwiska przeczytać, ale fajny. Żartuję oczywiście. Baczłaj, nie wiem, nie próbuję nawet, ale bardzo go lubię i reprezentacja Belgii razem z Benteke, o, będzie fajnie. No dobra, Antoni Griezmann też przydałbyś mi się w paczce, jak najbardziej. Co my mamy? Środkowy pomocnik Inan. Inana już mam. Kolejna paczka i dalej ten Griezmann, no on coś bardzo chciałby trafić do mojego klubu. SPD, callback. I mamy też Lemana. Okej, dwóch zawodników, którzy będą mi potrzebni. W ogóle chciałem was zapytać, co sądzicie o transferze Jacksona Martineza do Chin? I co w ogóle sądzicie o transferach tych do Chin? Kolejny Hiszpan, Hiszpanów to już mam pełno. Także oczywiście pod spodem możecie wypowiadać na ten temat, jak dla mnie te wszystkie transfery do Chin. Z jednej strony ich... O, mamy Lescota. Z jednej strony i Pele. O, szkoda, że to nie jest inny Pele. Z jednej strony ich rozumiem, że może chcą więcej hajsu zarobić, ale z drugiej... Czy sportowo, tak czysto sportowo, poszlibyście do Chin? No bo przecież oni tam nie odchodzą po to, żeby grać w lepszej lidze. No come on. Nie oszukujmy się, wszyscy tam idą po hajs i tyle. Także czy to jest dobra decyzja, czy nie, to się okaże. No ale tak patrząc od strony sportowej i od strony poziomu rywalizacji i tak dalej... No to jest obniżenie lotów i to ogromne, tak jak w przypadku Jacksona Martineza, przejście z ligi hiszpańskiej do chińskiej, to jest przecież przeskok niesamowity. No ale hajs się będzie zgadzał. Jesteśmy w połowie dzisiejszego otwierania, zostało nam jeszcze 100 tysięcy oczywiście do wydania. No i liczę na kogoś fajnego. Kolejny Niemiec, Hunt, nawet dwóch, o proszę, i Zaratę, szkoda, że nie możemy użyć Zaratę. 4 na 4 gwiazdki, średnia, niska pracowitość, ajajaj. W ogóle liczę dzisiaj na jeszcze jednego jokera. Chciałbym trafić Tytonia, także czekam aż pojawi się Tytoń w paczce. Mamy tutaj Hazarda, o proszę, szkoda, że to nie jest ten drugi Hazard. I mamy też Turka, więc dwóch zawodników, którzy będą mogli grać w moich zespołach, że tak powiem, w moich reprezentacjach. Ogólnie jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące serii, to piszcie śmiało w komentarzach. Postaram wam się odpowiedzieć na wszystko, jeśli ktoś czegoś nie rozumie, oczywiście. Jeśli nie tłumaczyłem tego w poprzednich odcinkach, bo jeśli widzę, że ktoś zadaje pytania, na które już odpowiadałem w poprzednich odcinkach, albo tłumaczyłem to w odcinku tym pierwszym, zapowiadającym, gdzie to wszystko wyjaśniałem, to na takie coś nawet mi się nie chce odpowiadać, bo wystarczy sobie obejrzeć i wiecie wszystko. Darmian i Lines. No ale bardziej mi cieszy Darmian, bo... A nawet trzech tutaj mamy, jeszcze mamy dużo Turków w ogóle dzisiaj wypada, nie? Aguero na paczce, czy Aguero będzie w paczce? Będzie czy nie? Prawy obrońca, Beck. Holandy oczywiście się nie przyda, mamy Jonesa.
Jeśli chodzi o reprezentację Anglii, to tam już środkowych obrońców mam wystarczająco dobrych, z tego co pamiętam. Oczywiście na końcu odcinka też to wszystko zobaczycie, także będę zawsze wam to przedstawiał. SPD i mamy tutaj Schneiderlin i piękny jeszcze Foster na bramkę. I mamy też bramkarza włoskiego, o, ale dzisiaj fajnie wypada. Wiecie, to nie są może jacyś tam mega zajebiści zawodnicy, ale te składy cały czas będą upgrade'ować. Ciągle będę dokładał sobie nowych, lepszych zawodników. Downinga tutaj mamy, druga liga, ale oczywiście Anglik. No, takie statystyki średnie, że tak powiem, mocno średnie. Dzisiaj postanowiłem troszkę w ogóle szybsze to otwieranie zrobić, bo widziałem, że moje odcinki są zdecydowanie dłuższe od niektórych, więc może za bardzo się rozgaduję tutaj na nich. Mamy Alena, to się nie przyda, ale mamy Praeta. Aj, jakbyś miał 4 gwiazdki sztuczek? Ale i tak statystyki ma ok. Także pokazuję wam w dużej mierze tylko i wyłącznie paczki, nie rozgaduję się. Pogadamy to sobie na live'ach na spokojnie, co my tu mamy? Jest! Czwarty albo trzeci? Tak, pięknie. Kolejny, to jest kolejny Joker, Madej tym razem. Nie wiem, czy on gra dobrze w Ekstraklasie, czy nie, w ogóle Ekstraklasy nie oglądam, mamy też Soriano. No to mnie cieszy, już kolejnego Jokera będę miał, więc szkoda, że to jest srebrny nieświecący, ale zawsze to Joker, SPO. Myślałem, że to może być jakiś Di Maria, ale by jaja były wtedy. Mamy lewego obrońcę, ale tam już jest Jordi Alba, ty mi się tutaj nie przydasz. Oj, 1000 końców. 30 tysięcy, w zasadzie 25 tysięcy do końca, więc tak ze 3-4 paczki może jeszcze. Lewy obrońca, tym razem Cristito. O, ale mi się reprezentacja Włoch wzmocni po tym odcinku, to mi się podoba. Przydałby się jeszcze ktoś do Hiszpanii na atak, nie? Bramkarz Hiszpan, Fabricio. I kolejny bramkarz, Sergio. No super, dwóch bramkarzy z reprezentacji Hiszpanii. To jest raczej przedostatnia paczka. Chyba, że jakieś końce dostanę. SP i to jest Delf, którego nie miałem. Także do składu, miałem powiedzieć do BPL, tak z przyzwyczajenia, ale do składu mojego angielskiego przyda się jak najbardziej. No i ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku. 1 200 000 do końca. Zobaczmy, SP Suarez i mamy też Gomeza, Mario Gomez, pięknie, tylko szkoda, że ma dwie gwiazdki sztuczek. Trochę drewno, no ale może jakoś się to wystruga. No dobra, składy uzupełnione, zacznijmy od prezentacji. Reprezentacja Francji wzmocniła się o Schneiderlina, który na SPD teraz ma swoje miejsce w moim składzie i naprawdę ten skład wygląda solidnie. Anglia w końcu w komplecie, na prawą obronę powędrował Tripper. To mi się podoba najbardziej. Jak myślicie, tutaj jeszcze kogoś musimy trafić? Myślę, że Anglia jest na razie moją najmocniejszą reprezentacją. Niemcy również całe skompletowane. Bastian Schweinsteiger, jest też Holtby. Mamy dobrą obronę, dobry atak, tylko tutaj właśnie brakuje jeszcze może jednego takiego lepszego troszkę napastnika i będzie wszystko w porządku. Hiszpania cała skompletowana i również zobaczcie na skrzydła obrony. Mamy tutaj Alde i mamy Carvajala, to podoba mi się najbardziej, ale martwimy ten Joselu. W przyszłości chciałbym trafić kogoś lepszego, no i tutaj umieściłem też Suareza. Fajne statystyki, więc mam nadzieję, że będzie grał dobrze. Musimy wzmocnić środek pola, no i atak i będzie wszystko spoko. W reprezentacji Włoch w końcu mamy dwóch moich bocznych obrońców, takich lepszych, Cristito i Darmian. Do tego doszedł Pele, no i składzik już prezentuje się w następujący sposób, teraz będę go sobie tylko ulepszał. Co najważniejsze, nie będzie tutaj żadnego brązowego zawodnika. W Portugalii trochę lipa, bo dalej nie trafiłem środkowego pomocnika, więc czekam nadal, trafiłem środkowego obrońcę Fernandesa tylko jedynie, więc środkowych obrońców mam bardzo dużo i lewych i prawych obrońców też, ale nie mam środkowego pomocnika. Szwajcaria, no i trafienie Shakiriego na pewno jest takim malutkim plusem w dzisiejszym odcinku, ale do całego składu brakuje jeszcze wiele. Natomiast w Rosji totalnie bez zmian, mamy tylko trzech zawodników w podstawowym składzie i dwóch na ławce, reszta to będą brązowi. Belgia powoli wygląda coraz lepiej, tym bardziej za sprawą właśnie nowego napastnika oraz Hazarda, ale to tylko z nazwiska. No i ostatnia reprezentacja, reprezentacja Turcji, tutaj jedna zmiana, tylko zmieniłem sobie lewego pomocnika, zamiast Potuka dałem właśnie Ustykina i to wszystko. Także to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku Fantasy Collection, widzimy się kolejnym razem, mam nadzieję, że nam się podobało, jeśli tak, zostawcie lajka. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco, widzimy się następnym razem w kolejnym otwieraniu, nawet sobie nagram chyba za chwilkę, także trzymajcie się, na razie i piona!